Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy kochani serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami moi drodzy nowa seria, seria uzupełniająca tamtą serię z levelowania konta. To będzie seria, w której odpowiadam na pytania, które zadajecie w komentarzach, czy pytania, które zadajecie w łowiskach. Także będzie to stricte odpowiadanie na wasze pytania i pokazywanie wam tego od A do Z. I takie pytanie właśnie padło i na łowisku, i widz napisał w komentarzu. Pytanie brzmiało, jak łowić z kajaka, kiedy ryba bierze? Więc ja to troszeczkę, moi drodzy, rozszerzę i powiem wam poradnik od A do Z, totalny poradnik na temat łowienia z kajaka. No i trzeba zadać pytanie na samym początku, jaki w ogóle jest sens łowić z kajaka? Po co łowić z kajaka, a dlaczego nie z brzegu? No jesteśmy tu, moi drodzy, na przykładzie Michigan wam pokażę, bo tutaj jestem na tym łowisku na szczupakach i tutaj wam to zademonstruję. Otóż jeżeli wchodzicie na przykład na Michigan, macie na samym początku na 30 levelu dość słaby sprzęt, dość słabą wędkę. Łowienie takich ogromnych, unikatowych szczupaków, już pominę, że oczywiście do siatki ich nie wsadzicie, bo będziecie mieli zbyt małą siatkę, ale to się wytnie. Bardziej mi chodzi o to, że wasz sprzęt nie da rady złowić tak ogromnego szczupaka, a z kajaka jesteście w stanie go w miarę prosty sposób wyciągnąć. Więc dlatego łowimy m.in. z kajaka. Jeśli wchodzicie potem na przykład na deltę, łowicie jesiotry, też nie jesteście w stanie od razu tych jesiotrów łowić z brzegu, bo nie macie po prostu tak mocnego sprzętu. Musielibyście się mocno męczyć, a no ja też w tej serii poradników z levelowania konta mówię, żeby w miarę sprawnie, w miarę szybko, nie tam, żeby była jakaś super presja, czas, ale żeby w miarę sprawnie levelować to konto. No to wiadomo, że z kajaka w tym czasie jesteś w stanie na przykład złowić przykładowo dwa szczupaki czy dwa jesiotry, co z brzegu na słabym sprzęcie. Już nie mówię oczywiście o urwanych przyponach, o innych z tym związanych sytuacjach. Także dlatego między innymi łowimy z kajaka. Ale totalna teraz podstawa podstaw. Wielu z was o tym wie, no ale być może komuś, kto jest początkującym, się to przyda. Jak na danym łowisku w ogóle łowić z kajaka? Więc moi drodzy, no podam na przykładzie Michigan, na każdym łowisku wygląda to podobnie. No tutaj akurat jestem na tym spocie i dlatego jest zaznaczone na pomarańczowo, tak? Macie spoty z ludzikami, ale jest taki spot, który, no, widać ewidentnie kajak. No po prostu klikacie na ten spot, tam będzie pomost, tam się oczywiście za chwilkę przeniesiemy, no i wtedy wsiadacie w kajak, płyniecie, gdzie sobie tam chcecie. I możecie równie dobrze podpłynąć pod którykolwiek z tych spotów, gdzie są ludziki i wtedy koledzy z mocnymi wędkami łowią z brzegu, a wy kajaczka możecie rzucać z kajaczka tam, gdzie oni i łowić z kajaczka. Druga bardzo ważna rzecz. Z kajaka łowicie tylko i wyłącznie na jedną wędkę. Tak jak z brzegu możecie łowić na dwie, trzy, cztery. Właściwie no maksymalna podpórka w tej chwili to jest na cztery wędki już na wysokim levelu, plus jeszcze wędka w ręku. Tak z kajaka zawsze tylko i wyłącznie będziecie łowili na jedną wędkę. No i teraz tak. Ta miejscówka z kajakiem nie jest dostępna na każdym łowisku. No bo przede wszystkim na tych początkowych łowiskach typu Samotna Gwiazda, Leśna Willa w Czechach, Skalne Jezioro, ta miejscówka, ten kajak jest po prostu na łowisku niedostępny, więc będziecie mieli tylko te ludziki, czyli po prostu łowienie z brzegu. No to już też warto tutaj wspomnieć, że na wyższym levelu, również przy 50 levelu, kiedy pojawia się Anglia i Weeping Willow, tam również kajaki są zakazane. Także moi drodzy, przechodzimy sobie właśnie na miejscówkę z kajakiem. Jesteśmy na pomoście, jak widzicie po prawej stronie mamy motorówkę, po lewej mamy kajak. Ja wam pokażę na przykładzie motorówki, której nie będę oczywiście brał. Zobaczcie, jeżeli klikacie E, macie wynająć. Wynajem motorówki 3000, kajaka tutaj, jeśli dobrze pamiętam, 2000. Ale my go nie wynajmujemy, bo mamy własny, więc wciskamy E i jesteśmy w kajaczku. I właśnie tutaj pierwsza taka z porad, moi drodzy, że no na przykładzie na pewno tutaj Michigan wam powiem, że jeżeli jesteście na, płacicie te 2000 tych dolarów, tych pieniędzy, tak, za wynajem kajaka, ale ten kajak wynajmujecie tylko i wyłącznie na dobę. Czyli jeśli zapełnicie siatkę i przesuwacie czas na następny dzień, tak, na następną dobę, żeby na nowo zapełnić siatkę, to również za przedłużenie kajaka musicie znowu zapłacić 2000. Więc tak naprawdę, jeśli kilka nocy, kilka dni z rzędu będziecie na danym łowisku, to wynajem kajaka wyniesie was o wiele więcej tak naprawdę niż kupno tego kajaka. Więc kupcie najprostszy możliwy kajak, jaki macie do dyspozycji, jaki jest dostępny, po to, żeby mieć, po to, żeby nie wynajmować. Kajaka super nie potrzebujecie, bo później i tak sobie kupicie łódkę, motorówkę i
i będzie wszystko gites. Natomiast na początku warto... Zresztą widzieliście to w serii z levelowania konta, że uzbierałem kasę, chyba za ten kajak 20 tysięcy płaciłem, ale też na początku ten kajak wynajmowałem. To jest taka tutaj ciekawostka. I teraz, moi drodzy, uwaga, płyniecie sobie tym kajakiem. To jest taki protip. Jak zresztą widzicie, po prawej stronie jest siła mięśni, to od tego zależy prędkość, ale chodzi mi o to. Macie strzałkę do przodu, płyniecie, wciskacie shifta. Zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście siła mięśni wam bardzo szybko spada, ale zobaczcie, jak nagle ten kajak wam zaczyna szybko płynąć. Oczywiście, jeśli siła mięśni spadnie do zera, no to już jakby kajak popłynie wam normalną prędkością. To z tym shiftem działa też na tej samej zasadzie na brzegu, jeżeli jesteście, że tak powiem, chodzicie po brzegu jako ludzik, tak, przesuwacie się z punktu A do punktu B, to również chodząc, wciskając shifta, będziecie bardzo szybko szli do drugiego spotu. No tylko tam różnica akurat z chodzeniem po brzegu jest taka, że tam wam siła mięśni spadać nie będzie. To jest taka tutaj ciekawostka. No i sobie płyniecie tam na jakiś spot tym kajaczkiem. Tu wam jeszcze podpowiem jedną rzecz. Są, moi drodzy, misje związane z kajakiem, które moim zdaniem warto wykonywać. Wy tych misji nie musicie obserwować. One po prostu się jakby automatycznie będą zaliczały. Możecie wejść w menu i w misję i zobaczyć, ile macie postępów, natomiast nie musicie ich obserwować. One wam się automatycznie zaliczą, kiedy spełnicie wymagania. Co to za misje? No między innymi jedną misją jest to, żebyście określoną odległość na kajaku przepłynęli. Ja już te misje mam zaliczone. Drugą misją na przykład może być to, żeby to ryba was pociągnęła na daną odległość, na ileś tam metrów, i za to są nagrody, moi drodzy. Trzecia misja to jest to, żeby wywrócić kajak do góry nogami, dlatego też misja nazywa się do góry nogami. Jest jeszcze jakaś tam misja, żeby złowić określoną liczbę ryb z kajaka. Także takie są misje, za które dostajecie oczywiście te monetki, te żetony, ale oprócz monetek, oprócz żetonów również tam jakieś czasem prezenty wpadają. Także warto te misje, moi drodzy, wykonywać, warto te misje robić. I tutaj też widziałem często błąd na Michigan, który niejednokrotnie ktoś popełniał, dlatego też o tym błędzie powiem, ale to już za chwilę podpływamy, moi drodzy, w miejsce, gdzie będziemy łowić, gdzie chcę wam to pokazać. Pokażę wam na przykładzie miejscówki, w której, zresztą mówiłem to w poprzednich odcinkach, z łapania szczupaków muski gołych, bo tutaj są fajne muskie gołe. Pokazywałem wam tą miejscówkę, tutaj oczywiście ja już łowiłem z brzegu, ale chcę wam pokazać to jeszcze raz, jak łowić z kajaka na przykład szczupaki. Zobaczcie, podpływamy do miejscówki i oczywiście wiele osób łowi na spławik. Ja tej metody nie polecam, według mnie jest nudna. Może być fajna, jeżeli jeżeli po prostu byście coś robili na drugim ekranie. Natomiast ja jestem zwolennikiem jednak na kajaku łowić ze spinningiem. Teraz zobaczcie, zatrzymujecie się do zera i taki komunikat wam się pojawi. Stajecie sobie, tak, będziecie chcieli łowić. Jeszcze troszkę. I zatrzymujecie się i pojawi wam się komunikat wciśnij Z, aby zarzucić kotwicę. O, widzicie? Mamy ten komunikat. Absolutnie nie wciskajcie Z i to jest jeden z błędów najczęściej popełnianych przez was. Nie wciskajcie Z, nie zarzucajcie kotwicy. Bo jeżeli to zrobicie, to tak naprawdę ta ryba będzie wam tak samo walczyła, gdybyście ją łowili z brzegu. Ideą łowienia na kajaku jest to, że ta ryba ma was z tym kajakiem ciągnąć, ona traci siłę, przez co łatwiej wam ją złowić. Jeżeli macie słaby sprzęt, a zaciągniecie kotwicę, to po prostu wam ryba odjedzie, zerwiecie przypał. No i dobra, no i teraz chcielibyście sobie rzucać. Tylko zobaczcie, jest jedna rzecz. Zobaczcie, jak działa kwestia z kajakiem. Macie bardzo określone pole widzenia. Tak jak w przypadku motorówki możecie się obejrzeć dookoła, tak do kajaku tylko troszkę z boku i to tyle. No więc pewnie większość z was, łowiąc tam na te markery, chciałoby tak sobie stanąć jak ja na wprost markerów i łowić. No nic bardziej mylnego. Zobaczcie, jak ja wam to pokażę. Stanę lekko bokiem. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dobra, jesteśmy kajakiem ustawieni, tylko żeby nam on nie odjeżdżał. Dobra, zero. Wciskamy R. Jeżeli chcemy łowić, to wciskamy R. Wtedy wybieramy wędkę. W moim przypadku jest to piątka. I rzucamy sobie w marker. Oczywiście musicie się tak ustawić bokiem, żeby ten rzut był możliwy. Dlaczego bokiem? Teraz większość z was zapyta. Dlaczego ja się w ogóle bokiem ustawiam? Moi drodzy, bo jeżeli ustawicie się na wprost i tylko wam mocna ryba weźmie, to pierwsze co, to ta ryba będzie was holowała po całym jeziorze. Jeśli stoicie tak lekko bokiem, na tyle, na ile jest to możliwe, żebyście mogli rzucić, to jeżeli ta ryba weźmie, to pierwsze co, ona będzie miała lekki opór na tym kajaku, przez co
będzie się szybciej męczyła. I wydaje mi się to o wiele lepszą metodą, a jeżeli będzie bardzo mocna ryba i zacznie wam mocno odjeżdżać, to po prostu obrócicie wędkę, postaram się wam za chwilę to pokazać, jak to zrobić. Obrócicie lekko wędkę i ten kajak popłynie za rybą. Zaraz wam to zresztą pokażę, ale myślę, że tutaj na chwilę spauzuję, jak nam coś weźmie, bo akurat no ja już mam prawie siatkę pełną i to już mi szczyt brań przeszedł, więc za pierwszym rzutem na pewno, o, wzięło nam coś, niestety nie. Czasem uciekają ryby na tej przynęcie na golema, ale tak zazwyczaj się dzieje, jeżeli ten szczupak jest dosyć mały, bo jeżeli duży medalowy wam chwyci, to praktycznie od razu natychmiast. A spróbujmy w drugi marker, widzicie, bo jakbyśmy chcieli, nawet tak naprawdę dotąd byśmy mogli rzucać, nie? Na kajaku już dalej, w prawo się nie da, w lewo, no wiadomo, że nie będziemy na ląd rzucali, ale chcę wam pokazać ten zakres rzutu, więc jesteśmy tak w miarę wprost ustawieni. Powiedzmy, rzucimy sobie w tego markera, jakbyśmy nawet chcieli, to i w tego rzucimy. Zobaczcie, nawet rzucimy sobie w tego. I rzucamy sobie w tego markera, stoimy, jak widzicie, lekko bokiem, przez co jakby nam ryba wzięła, to tak naprawdę ona nie będzie nas od razu do przodu ciągnęła, tylko będzie lekki opór, dzięki czemu szybciej ona do was dojedzie, a nie będzie was, no bo no nie oszukujmy się, moi drodzy, jak traficie naprawdę na mocnego unikata, to ja mam wędkę akurat do 20 kilo. Zakładam, że wy możecie, ale też łowiłem na początku na Michigan na 12-kilowej spinningówce. I jak naprawdę mocnego unikata traficie, to uwierzcie mi, że on was w krzaki i tak wyprowadzi i jakby kontrolę jesteście w stanie czasem stracić. To naprawdę musicie mieć orientację na najwyższym poziomie, koncentrację na najwyższym poziomie, bo po prostu no, nim się obejrzycie, w krzakach jesteście i tak to będzie wyglądało po prostu. Więc to stanięcie bokiem troszkę wam ułatwi ten zakres ruchu, a zawsze możecie wędkę obrócić na czubek kajaka i wtedy będziecie sterowali, bo tak, jeżeli ryba was będzie ciągnęła na tym kajaku, to możecie również sterować tym kajakiem, odpowiednio ustawiając wędkę. To taka jest, moi drodzy, ciekawostka. Natomiast jak was naprawdę mocny szczupak wam chwyci, no to nie ma zmiłuj, moi drodzy, ten kajak będzie wam, już nie będę mówił, co robił, po prostu tak szybko się poruszał, że tak jak wypłynęliście na szybkich ruchach, powiedzmy 12 km na godzinę, to uwierzcie mi, że spokojnie 30 km na godzinę ta ryba prędkości kajaka może wam wyciągnąć, także to jest jak najbardziej możliwe i przy mocnej rybie no po prostu musicie mieć, to się wszystko tak dzieje szybko, że musicie po prostu mieć oczy dookoła głowy i odpowiednio patrzeć, żeby nie było luzów na żyłce, bo ta ryba jak najbardziej może wam uciec z tej żyłki. Także moi drodzy, ja na chwilkę robię pauzę, złapię jakąś rybkę i pokażę wam, jak właśnie to robić, jak będzie brała. No jeżeli będzie słaba, no to ona nam od razu praktycznie wejdzie do kajaka, no ale jakby trafił się jakiś medal, to będzie trochę walki i to chciałbym wam pokazać. No unikata już raczej nie trafię, bo już powyciągałem z brzegu wszystkie, więc jest też limit. Także za chwilkę wam to pokażę. No i mamy, moi drodzy, branie, zobaczcie, bokiem i ta ryba nam praktycznie wyjeżdża. Pewnie medal. O nie, unikat, moi drodzy, co to się stanęło? Unikata tak wyciągnęliśmy i to się nagrało. Czy wy to, moi drodzy, widzieliście? W taki sposób wyciągnąłem unikata, bo stałem bokiem. Oczywiście. Ja mam, moi drodzy, wędkę w tej chwili na 21 kilo, także nie myślcie, że u was na wędce 12-kilogramowej tak łatwo to pójdzie. Natomiast zobaczcie, staliśmy bokiem, prawda? I ta ryba od razu do nas idzie. Jest o wiele łatwiej, kiedy stoicie bokiem. Jeśli byśmy stali przodem, ona zaczęłaby nas ciągnąć i byśmy tak po całym jeziorze jeździli. Ale oczywiście zdarzą się i tak takie sytuacje, że mimo tego, że stoicie bokiem, ryba was wyciągnie, tak, i będziecie jeździć i wtedy musicie odpowiednio sterować tą wędką. To wam chcę pokazać, ale akurat ten unikat, który mógł nam dać te emocje, no niestety dosyć szybko nam skoczył do kajaczka. Wiem, że mam siatkę pełną, ale teraz dla widza chcę to po prostu jeszcze pokazać, jak będziemy naprawdę musieli troszkę powalczyć. I teraz pamiętajcie, nie mam zamkniętej kotwicy. Kotwica jest podniesiona w moim przypadku, tak? I musicie być tego w 100% świadomi, że jeżeli opuścicie kotwicę, to w przypadku takiego unikata 25-kilogramowego, który naprawdę potrafi walczyć, przy mocnych wędkach nawet, no mielibyście co robić. Zobaczcie, my stoimy sobie tak lekko z boczku,
podciną i nawet możemy, moi drodzy, sobie rzucać tak. I tak nie jest rzucanie na wprost. To jest takie, polecam wam takie rzucanie, ciężko powiedzieć, na 45 stopni, no nie będę tutaj, wiecie, w matematykę się bawił, pod jakim kątem rzucamy. Ale chcę wam bardziej pokazać, że nie rzucać totalnie na wprost kajaka, tylko z lekkiego boka, tak? Bokensa. Lekkiego bokensa, bo to sprawia, że ten kajak daje lekki opór. Jeśli naprawdę ryba zacznie wam mocno walczyć, to po prostu obrócicie wędkę. Staram się wam pokazać, tylko teraz pewnie po tym unikacie znowu będę musiał zrobić pauzę, bo chwilę mnie będzie brań. Ale aż jestem w szoku, że mi unikat poza szczytem troszkę wziął. Taki całkiem nawet niezły, 25 kilo. Na spontanie, pod odcinek, dla widza. U mnie to się stało, słuchajcie, tradycją. Rybka dla widza. To już się stało tradycją, nie? Zawsze tak jest, że jak nagrywam odcinek, zawsze musi być jakaś fajna rybka dla widza, zawsze jakiś fajny unikat. I to się właśnie stało. Także stoimy sobie lekkim bokiem. Nie mamy w żadnym wypadku, słuchajcie, zarzuconej kotwicy. Kotwica jest podniesiona. To jak daleko rzucać na tym spinningu, no to już zależy od was. Ja już w tej chwili akurat widzę, że tu bardzo blisko podjechałem te krzaki i tak ten rzut jest też taki. Więc ja się szybko przestawię. Jeżeli teraz chcecie oczywiście płynąć kajakiem, to wciskacie R. Wędka wam znika i możecie się kajakiem troszkę przestawić. Oczywiście, jeżeli na przykład jest to delta, no bo tutaj na tym Michigan, no to nie ma takich fal. Ale przykładowo na delcie, no będziecie mieli na pewno to, że was będzie mocno znosiło z tego kajaka. Sobie tutaj trzcinkę trochę podpłynę, chociaż udało mi się niestety, unikat mnie wciągnął tam w te trzciny nieraz i nie wiedziałem jak wyjść. Zobaczcie, teraz tak trochę kijowo to jest, no ale powiedzmy, że damy radę. Troszkę nam ten kajak niestety się przesuwa, ale on zaraz odbije od dna, znaczy odbije od brzegu i będzie git. Także widzicie, teraz już odbija od brzegu. To jest niestety minus tego, jak jesteście bez kotwicy i musicie się z tym liczyć, ale jak macie marker, rzucacie w marker i po prostu lecicie. Ja i tak sobie za chwilę przestawię ten kajak, bo mi się nie podoba i wrócę do was, no myślę, że z bardziej waleczną rybą niż ten unikat. Chociaż fajnie, fajnie to myślę, że na nagraniu wyszło. Przynajmniej widzicie, że testowanie bokiem tego kajaka ma ogromne znaczenie, a ten sam unikat, który by nas ciągnął w taki sposób, by nas tam był w stanie na koniec tej zatoki wyciągnąć. Wcale nie mam wędki jakiejś super mocnej. Dobra, także ja się przestawiam, zaraz wam to pokażę. Dobra, mamy jakieś słabe branie, zobaczcie. Jesteśmy sobie bokiem, odstawiam wędkę do tyłu i tylko musicie teraz zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ryba płynie do nas, bo może dlatego, że jest akurat mała, słaba, ale zobaczcie, że ten kajak nam aż tak nie odjeżdża, tak? No, zwykły szczupak pospolity, akurat nie jest nam w siatce potrzebny. Natomiast o co mi chodzi? W momencie, kiedy nie macie zarzuconej tej kotwicy, możecie sobie tą wędką obracać i musicie zwracać uwagę, to jest właśnie taka bardzo ważna tutaj rzecz, no musiałbym mieć jakąś mocniejszą rybę, żeby wam to zademonstrować. Chodzi mi o to, że jeżeli ta ryba wam płynie, ale macie małe naprężenie żyłki, do tego właśnie zmierzam, że musicie tą wędką tak obracać, żeby to naprężenie było maksymalne. I często ta ryba, kiedy będzie was holowała na tym kajaku, bo to nie będzie tak, że będziecie te ryby wyciągali tak jak ja. Takiego szczupaczka 4 kilo mogłem sobie tak wyciągnąć, bo mam wędkę na 20 kilo. Natomiast jeżeli no nawet medalowego czy zwykłego muskiego gołego tutaj szczupaka traficie, on jest naprawdę bardzo waleczny. To są bardzo waleczne szczupaki. On może was troszeczkę poholować i jeśli on was troszkę poholuje, sobie rzucę troszkę w inne miejsce, jeśli on was troszkę poholuje, to ten szczupak ma często tak sobie lubi ten szczupak po prostu zmieniać kierunki ruchu. O, do tego zmierzam, że on nie będzie was zawsze holował przed siebie. On czasem zmienia, zawraca i wy musicie właśnie w tych sytuacjach tą wędką tak obracać, żeby ta żyłka była cały czas naprężona. No, przyponu raczej nie zerwiecie w ten sposób. Nie wiem, co byście musieli zrobić, nie mając kotwicy, aby zerwać przypon. Raczej jest niemożliwe, żeby na kajaku ta ryba wam powyżej 100 metrów odjechała. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Bo jeżeli będziecie to dobrze tym operowali, nawet przy słabym sprzęcie, to na więcej jak 100 metrów ta ryba wam na pewno nie odjedzie. Może co jedynie wam jechać w gdzieś tam, jakby no tam się może coś zerwać, tylko na tej zasadzie, nie? A jeśli chodzi o ogólnie
ogólnie jakiś zerwany przypon, to jeśli no nie macie kołowrotka na 100% zamkniętego, widzicie, że ja mam jedno oczko zostawione, no to nie ma opcji, żeby się przypon zerwał. Tak, wiem, wędkę i żyłkę mam bardzo na mały procent, no ale no niestety, moi drodzy, o, widzicie, mamy. I zobaczcie, był luz na żyłce, się nie uda. I teraz patrzcie, jesteśmy bokiem, akurat mam mocną wędkę, więc ta ryba mi szybko wjeżdża. No zwykły muski goły szczupaczek. Zwykły muski goły szczupaczek. Niestety tylko zwykły mały golasek. Medal by mi się tu przydał, bo on by trochę bardziej powalczył. Ale jeżeli wy, no dobra, powiem inaczej. Jeżeli wy macie na troszkę słabszą wędkę, ta ryba będzie mocny opór dawała na full, tak? No bo taki muski goły na waszej słabszej wędce już by trochę walczył. No to słuchajcie, wtedy obracacie tą wędkę na czubek kajaka i płyniecie za nią. Chciałbym wam to zademonstrować, no ale nie jestem w stanie w tej chwili chwycić takiej ryby, która by była na tyle waleczna, no chyba, że po prostu przesunę na następny dzień i pokażę wam, jest szansa, że wtedy jakiś medal mi tu wskoczy. Także mogę dla widza jedynie zrobić tak, a i tak miałem to zrobić. Także słuchajcie, ja wam jeszcze przesunę na jeden dzień następny, żeby tu nie marnować czasu. Mogę wam oczywiście pokazać też, jak, dlaczego nie kazałem łowić na wprost. Mogę wam pokazać, czym się różni łowienie na wprost. Dlaczego? Mogę wam również pokazać, jak to jest na kotwicy opuszczonej, no ale po co? To możecie tak naprawdę sami sobie sprawdzić, sami sobie przetestować, nie muszę wam tego pokazywać. Ja wam tylko pokazuję, jak ja to robię, możemy w drugą stronę równie dobrze się obrócić kajaczkiem, tu nie ma reguły. Jeżeli chcemy tam rzucać, to troszkę tak. Słuchajcie, no po prostu, no ja wam tylko pokazuję, jak ja to robię, tak? A to jak nie robić, to możecie przecież sami przetestować i sami tą różnicę odkryć. Jak to się ma... to, co ja wam pokazuję, do tego, co na przykład do tej pory robiliście. Czy jest łatwiej w ten sposób, czy nie. Już możecie sami naprawdę przetestować. Gdyby nam się jakiś medal teraz trafił, byłoby o tyle fajnie, że mógłbym wam jeszcze zademonstrować, jak ta ryba nam trochę trafi pociągnąć ten kajak i jak warto mieć naprężoną żyłkę. No ale może trafię po prostu przesuwając czas na następną dobę, to wtedy... Po prostu na koniec będzie rybka dla widza i wcale się nie zdziwię, jak to będzie również unikat, bo to już jest taka metoda, że rybka dla widza zawsze jest konkretna. Także widzimy się, jak już będzie branie i będzie ryba holowała. Mamy branie, moi drodzy, jest coś większego i zobaczcie, co się dzieje. Damy, ryba sobie płynie, mamy 8 metrów i ona nam za chwilę płynie. I teraz, o, zobaczcie, ona zawraca, widzicie? No dobra, wyciągnęliśmy akurat medala. Ale chodzi mi o to, że ona naprawdę zapieprza, nie? I ten kajak widzieliście, jak mi zapieprza, nie? Medal dla widza w takim razie. I dlatego to łowienie bokiem ma sens, bo jeżeli podniesiecie wędkę i dacie ją na maksa do tej strefy, wiecie, w której możecie na tym kajaku do tyłu się wychylić, ona będzie was holowała. Jeżeli widzicie, że ona zmienia kierunek, to po prostu obracacie wędkę. I tak samo możecie tą wędkę mieć nisko przy ziemi, jeżeli macie naprawdę mocną rybę, to polecam dać wędkę nisko, to jest tak zwana, o nie, znowu w Szczecinę wpływam przez tego, kurde, szczupoka. Ja to nazywam metodę na rapajmę, czyli dajecie wędkę na maksa nisko. Jeżeli na czubek wtedy kajaka dacie wędkę na maksa nisko, to możecie sobie sterować lewo-prawo i wtedy płyniecie, tylko pamiętajcie, że żyłka musi być dość mocno naprężona i wtedy jest git. A teraz muszę z tej trzciny wypłynąć, bo kurde, widzicie, no. Nie tu szczupok trzciny. A teraz wam spróbuję pokazać właśnie, tylko musiałem zawrócić. Spróbuję wam pokazać tak zwane łowienie na wprost, czyli to, jaka jest różnica, bo łowiliśmy bokiem, tak, z bukensa. I sami widzicie, że no jest o wiele łatwiej, nie? Znaczy mniej ten kajak, bo jakby dlaczego wam pokazuję metodę z bokensa? No dlatego, że słuchajcie, no tym kajakiem sami widzicie teraz na moim przykładzie, no trochę trzeba się namachać, żeby wrócić do punktu jakiegoś, w którym możecie rzucać. I tylko dlatego wam to pokazuję, żeby wam ułatwić to łowienie. I teraz wam pokażę, jak to wygląda, jeżeli rzucacie totalnie na wprost. Tak, czyli stoicie sobie i rzucacie na wprost z kajaczka. Według mnie to jest gorsza metoda, bo ten kajak od razu wam zacznie płynąć do przodu. I praktycznie od razu się rozpędza, a ryba jeszcze bardziej walczy. Widzieliście, jak to robiłem z bokensa, widzieliście, że to oddaje. A teraz wam przy okazji, no, zagadałem się, mój błąd.
Ale to jakiś mały szczupaczek, bo czasem, słuchajcie, małe szczupaczki tak... O, zobaczcie, jak coś jest dużego, to od razu uderzy. I zobaczcie, jak nagle ten kajak zapieprza. I musicie tą wędkę w tym momencie naprężać, zobaczcie. On nas holuje, mamy luz na żyłce, szybko musicie obrócić. O, to jest to właśnie ta metoda do góry nogami, ta misja. I musicie naprawdę obserwować. Czyżby medal? No, unikat dla widza, okej. Okay. Unikat dla widza, także... Moi drodzy, proszę bardzo, jagłowicka jaka, unikat dla widza. Tyle w temacie, dziękuję za uwagę. Ja idę sobie łowić teraz, moi drodzy, z brzegu i oczywiście dobijacie do brzegu, wpijacie E i z kajaczka wysiadacie, kajaczek sobie zostawia. Zostaje, jak chcecie na niego wejść, to znowu E. No i tyle, jeśli chodzi o poradnik z łowienia na kajaku. No nie ma, myślę, tu więcej żadnej filozofii, czyli podsumowując, proponuję łowić wam lekko z boku. Proponuję łowić wam ze spinningu, proponuję wam, abyście nie zarzucali kotwicy, tylko żeby była podniesiona. Proponuję wam kupić swój własny kajak, a nie wynajmować, jak tylko macie na to kasę. No i przy słabym sprzęcie na pewno jest sens łowienia z kajaka, bo jak widzicie, 41 kg w taką chwilę zapełniłem, a tak naprawdę siatę też zapełniałem. Także to tyle, jeśli chodzi o łowienie z kajaka. Jak jeszcze macie jakieś pytania do tej nowej serii, która będzie właśnie odpowiedzią na wasze pytania, to śmiało piszcie, będę starał się nagrywać i pokazywać wam wszystko krok po kroku. No i oczywiście zapraszam do serii zlewelowania nowego konta, której obserwujecie moje postępy krok po kroku. A tutaj w tej serii już widzicie, że mam prawie 50 level, dzisiaj będzie już nagrywany odcinek z Weeping Willow z Anglii, a w serii dopiero weszliśmy na 30 levelu na Michigan, także no jest lekkie opóźnienie w odcinkach, bo nagrywam ich po kilka dziennie. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dużo uśmiechu, dużo radości, wspaniałego wieczoru, dnia czy nocki, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, cześć!